kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj razem z Pawłem będziemy kupować rzeczy świąteczne, ale żeby nie było tak łatwo, to będziemy musieli je kupić w losowym kolorze. Każdy będzie miał przypisany swój kolor, może to być jakiś łatwy, czyli na przykład czerwony, może to być trudny, czyli na przykład fioletowy kolor, zależy co się wylosuje. A jeżeli chodzi o zasady, to oczywiście kto kupi więcej, ten wygrywa. Mamy godzinę, żeby kupić te wszystkie rzeczy. Można kupić jedną rzecz z każdej kategorii, czyli na przykład jedną bombkę, jeden łańcuch, jednego Mikołaja i tak dalej. Więc jeżeli znajdziesz kilka rzeczy w jednym sklepie losowego koloru, to możesz ich wszystkie kupić. Nie ma limitu w żadnym sklepie. Jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to stawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. A my przechodzimy do losowania kolorów. Żeby ci się jakiś trudny wylosował. Ja bym chciał trudny nawet. Chciałbym mieć wyzwanie dzisiaj. Ja bym chciała trudne, w sensie, żeby na przykład... To weź same trudne daj na tym kolorze. Nie, no dobra, kręcę, ale ja bym chciał mieć jakieś wyzwanie dzisiaj. Wszystkie kolory? Nie wiem. Twój kolor, o którym wspomniałaś w intrze, jest to bardzo ciężki kolor? Jest ciężki, znaczy... Ja ci nie będę mówić, ale ja widziałam gdzieś ozdoby fioletowe. Teraz ja losuję. Czarny. Zróbmy tak, że ten kolor musi przewyższać, nie? No dobra. Że wiadomo, że jeżeli to jest czarno-czerwone, nie wiem, będziesz musiała szukać. Cześć. Start. Dobra, widzę, fioletowe mogą być lampki, mogą być bombki, nie wiem co jeszcze, poza tym. Idziemy na start do Pepco. Jeżeli chodzi o czarne bombki, to wydaje mi się, że najwięcej takich świątecznych rzeczy uda mi się zdobyć w Home & You. Dlatego właśnie tam będziemy się kierować. Tam widziałam ostatnio właśnie takie czarno-brokatowe rzeczy. Mam nadzieję, że coś się znajdzie, bo czarny kolor jest naprawdę ciężki. Jak tak teraz tu wszedłem, to pomyślałem, żeby zacząć od rzeczy nieoczywistych, czyli od ciuchów. Przecież koszulka też może być fioletowa i też może być świąteczna. Pepco jest dużo dziecięcych i tanich rzeczy, co za tym idzie, powinniśmy coś fioletowego znaleźć. Tylko jest jeszcze jeden mały problem z tym wszystkim. Ja często mylę fiolet z różem. Nie wiem, kiedy jest ten etap, kiedy róż przechodzi w fiolet i na odwrót. No ale mam nadzieję, że to Ola mi wybaczy. Niestety w ciuchach same czerwienie, granaty i zielenie. Przyszedłem na bombki. Wiecie, jakby spoko jest to, że faktycznie mamy limitu w sklepie i możemy sobie na spokojnie poprzewodzić wszystkie sklepy po kolei w galerii poszukać. Ale ja chyba tu fioletowego nic totalnie nie znajdę, jak tak teraz patrzę. Nie ma totalnie fioletów. Nawet papieru na prezenty nie ma fioletowego. Może chociaż fioletowa siatka świąteczna? O. Nie, no jest tu więcej niebieskiego niż fioletu. Wychodzimy z Pepco mając totalnie nic. Jest ciężej niż mi się wydawało. Jak tu nie ma, to nie wiem, czy gdziekolwiek coś będzie. Idę do auta szybko odłożyć kurteczkę i wtedy uderzymy do Auchan. Biorę koszyk, mam nadzieję, że dużo rzeczy znajdę. Już znalazłam pierwszą rzecz. Świecznik jakby, w sensie no świeczkę się wkłada do środka. Jest to czarne, bo to nie ma żadnej szybkiej nic, więc bierzemy pierwszą rzecz. Swoją drogą to kosztuje aż 87 zł. Ten odcinek będzie drogi. Znalazłam kolejną rzecz. Jest to bombka joystick. Bierzemy. I tutaj jest kolejna rzecz, jest to taki kotek świąteczny. On jakby ma tutaj dużo elementów białego i czerwonego, ale ogólnie z tyłu jest cały czarny. Bierzemy go, bo ogólnie czarny przewyższa tutaj. Tutaj znalazłam plecaczek z rogami renifera. Bierzemy. Oho, znalazłam skarpety świąteczne. Takie o, czarne. Bierzemy. Dobrze, tutaj przyszłam, bo serio tu jest bardzo dużo rzeczy czarnych. Oho, i mam kubeczki. Zobaczcie, tutaj mam całą taką strefę czarnych rzeczy. Mogę wziąć kubek termiczny. Weźmiemy świeczkę. Taki zestaw do kuchni. Tutaj też taki kubeczek, więc weźmiemy go. Weźmiemy jeszcze taką ściereczkę do kompletu i ogólnie mam już tak przepełniony cały koszyk, że nie mam miejsca. Po drodze do Auchana była taka wysepka, w której za szybą były świąteczne ciasteczka studenckie. Kupiłem je. Jak możecie zauważyć, tutaj ciasteczka są fioletowe. Było napisane, że są świąteczne, tak? Dlatego uważam, że to zaliczamy. Mamy pierwszą rzecz. Teraz kierunek Auchan. Tutaj mamy naprawdę ogrom świątecznych ozdób. Także raczej troszkę sensownych rzeczy tu znajdziemy, mam taką nadzieję. Albo i kurde nie znajdziemy. Czemu nie robi fioletowych ozdób? Zobaczcie, nawet łańcuchów fioletowych nie ma. Przecież fiolet jest pięknym kolorem, ja nie wiem o co chodzi. Dobra, czy są fioletowe lampki? Jest różowy, jest zielony, jest czerwony. To jest fiolet, nie róż, to wpada w fiolet moim zdaniem. Oficjalnie stwierdzam, że jest tragedia. Wszystkie rzeczy, które według mnie wpadają w fiolet, są różowe. Przynajmniej tak jest napisane na paczkach. Takie lampki, czy jakieś takie dodatkowe rzeczy. Zaraz tylko na razie gwiazdeczki, na których jest napisane Christmas Decoration. Także no, ewidentnie są one stworzone na święta. Są też fioletowe, dlatego mamy drugą rzecz. Ale czy będziemy mieli tu trzecią, czwartą i piątą? Albo chociaż trzecią? Wątpię. Na samym końcu, w rogu, znalazłem fioletowe bombki. Jedyne, które są na całym sklepie. O lampkach mogę już zapomnieć, także to odpada. Łańcuch może jeszcze znajdę. Bombki są, nawet takie ładne. Jeszcze poszukam po takich rzeczach dekoracyjnych typowo, typu wstążki i tak dalej. Fiolet czy róż waszym zdaniem?
Moim zdaniem fiolet. Już mi się tak oczy plączą tych kolorów. W każdym razie jest to też artykuł dekoracyjny, świąteczny. I nasze bombki wymieniłem na taką pojedynczą bombkę. Bo w sumie i tak raczej ich nie użyjemy, po co mam wydawać więcej, skoro można kupić pojedynczą i wydam mniej, a też się zaliczy jako bombka. Wiecie, o co chodzi. Trochę rzeczy kupiłam w tym momencie, ale wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu sklepów, gdzie właśnie będą czarne ozdoby. Teraz jedziemy do Homely zobaczyć, co tutaj znajdę. Znalazłam taką choinkę. Niestety ta choinka to była jedyna rzecz, którą znalazłam w Homely. Teraz po drodze mamy Empika. Tam wydaje mi się, że też możemy znaleźć coś fajnego. Może jakąś torbę czarną na prezenty, takie właśnie świąteczne. Ogólnie zostało mi mało czasu. Nie mam teraz jak wam pokazać, bo ta torba jest tak ciężka, ale zostało około 35 minut, więc całkiem mało. Jestem już w Empiku i próbuję znaleźć jakieś rzeczy. Znalazłam taką torbę świąteczną w płatki śniegu. Idziemy do kasy i lecimy do kolejnego sklepu. Ogólnie kieruję się w stronę Auchan, bo wydaje mi się, że tam też mogłoby się coś znaleźć. I po drodze mamy H&M. Idziemy do środka zobaczyć, czy jest może jakaś świąteczna piżama. Niestety wszystkie świąteczne piżamy są czerwone. Przeszedłem po ściele i poszewki, nic nie ma. Przeszedłem przez prezenty dla dzieci, też nic nie ma. Idziemy na bieliznę. Idę stąd, chłop ma 24 lata, chodzi z kamerą i grzebie w damskich gaciach. Przykuj się do pasu, to muszę pomyśleć ty nie wychodzę. Idę na słodycze. Oczywiście na słodyczach i na kosmetykach nie mogło nic być. I swoją drogą tak długo chodziłem, że nie patrzyłem na zegarek. Zostały nam jedynie 23 minuty. Chciałem przejść się do Homely, Home & You i do TK Maxa. Do wszystkich trzech raczej nie zdążę. Z uwagi na czas wybierzemy to, co jest najbliżej, czyli TK Max. Do TK Maxa jest taka kolejka, że to nie ma sensu. Idziemy do Home & You. Powstało tu naprawdę fajne stoisko z ozdobami świątecznymi. Są śliczne, ale nie są fioletowe. Już dochodzimy do Home & You. Jestem ciekaw jak u Oli. Bo jak chodzę sobie po tych sklepach, to też z ciekawości patrzę na czarne rzeczy i nic totalnie czarnego nie widzę. A jakby narzekania było wam mało, to oczywiście tutaj same zielenie, granaty i czerwienie. Także w Home & You nic nie dostaniemy. Idziemy zobaczyć Homely. Dotarłam już do Auchan. Widziałam po drodze Pawła, ale się z nim nie witałam, bo nie chciałam mu przeszkadzać, bo widziałam, że tam się spieszył. Krążę sobie tutaj i nie widzę nic czarnego niestety. No bo mimo wszystko święta kojarzą się z taką radością, właśnie z czerwonym strojem Mikołaja, z choinką i tak dalej. Czarny jest raczej trochę ponurym kolorem, jeśli chodzi o świąteczne dekoracje, więc nie ma ich zbyt dużo. Przejdę się jeszcze i dam wam znać, czy coś znajdę. Pozwoliłam sobie na chwilę usiąść, bo ta torba jest tak ciężka, mam tyle rzeczy w niej, że jest mi naprawdę ciężko trzymać kamerę i trzymać tą siatkę. W Auchan niestety nic nie było, zero, totalnie nic czarnego, wszystko jest niebieskie, czerwone albo zielone, więc straciłam tylko czas chodząc i szukając czegoś. Ogólnie zostało mi jeszcze 19 minut. Spróbuję teraz się przejść do Reserved, bo w H&M nie było piżamy czarnej, ale może w Reserved będzie. I potem przejdziemy się jeszcze do Pepco. W Reserved też niestety były tylko czerwone piżamy, więc ten produkt musimy sobie odpuścić. Tak jak mówiłam, idę teraz do Pepco zobaczyć, czy tam coś znajdę czarnego, a na ostatnie kilka minut szukania nie mam pomysłu. Dzień dobry. Prosimy ten papier do pakowania. Znalazłem mega spoko wysepkę, na której są w ogóle rzeczy do pakowania prezentów. Tylko trzeba zapłacić gotówką, dlatego muszę wypłacić hajsiwo. Spoko wysepka. Dwie rzeczy dodatkowo. Wstążka i papier do pakowania. Ja nie wiem, widzowie, już się gubię w tych kolorach. To jest fiolet czy róż? Fiolet, nie? Oczopląsu zostaje. Mój mózg się przegrzewa od rozróżniania kolorów, dosłownie. By the way, zostało nam już tylko 11 minut. Po drodze znalazłem sklep, który nazywa się Eurofirany. Wystawą świąteczną mnie zachęcił. Przeszedłem tam bez nagrywania, bo zostało mi 6 minut i pomyślelibyście, że kupiłem tam firany. Otóż nie, moi kochani. Kupiłem tam poszewkę na poduszkę. Teraz ona wpada w wiśnie, ale jest fioletowa, bo jest ciemno i ma na sobie gwiazdki. Także mamy kolejną rzecz. Idziemy teraz do Homely. Tylko tutaj też wyłączam kamerę, bo oni się tu strasznie spinają nagrywanie. Bo dam wam znać, jak wyjdę, czy coś kupiłem. Dotarliśmy już do sklepu. Może będą jakieś ciuszki dziecięce świąteczne, bo w sumie tutaj są, ale czerwone i zielone. A może coś znajdzie się czarnego. Znalazłam koszulkę czarną dla dzieci. Taką o. Idziemy szukać dalej. Niestety nic więcej mi się nie udało tutaj znaleźć. Czy były takie pojedyncze rzeczy typu bombki, choinki i tak dalej, no ale takie rzeczy już mam, więc tego nie mogę kupić. Ogólnie zostało tylko 6 minut 16 sekund. A jeszcze będąc przy kasie w Pepco znalazłam takie świąteczne kapcie. Zostało bardzo mało czasu, więc postaram się jeszcze zdążyć pójść do H&M dziecięcego, zobaczyć, czy tam może coś znajdę, może jakieś rękawiczki świąteczne, jakaś czapka, coś takiego. No i wydaje mi się, że wtedy skończy mi się już raczej czas. No i niestety, tak jak się obawiałem, w Homely nic fioletowego nie było. Zostały nam 2 minuty, także mamy już to, co mamy. Jedyne, co zdążę zrobić w tym czasie, to dojść do samochodu. Dlatego chodźmy już i poczekajmy na Olcie. W H&M niestety nic nie było, ale
obok jest Reserv, tam też są jakieś takie fajne dodatki dla właśnie dzieci. Idę szybko sprawdzić, czy jest tutaj coś czarnego. W Reserv też nic nie było, wszystkie dodatki, piżamy i tak dalej były najciemniejsze w kolorze granatowym, a tak to były czerwone i zielone, czyli takie klasyczne kolory świąteczne. Zostało nam 15 sekund, więc już na pewno nic nie kupimy. Czekamy na Pawła i idziemy sprawdzić, kto kupił ile rzeczy. Telefon właśnie dzwoni, ja doszedłem do samochodów, Oli nie ma. Nie ustaliliśmy w zasadach tak jak to zwykle, że musimy gdzieś się spotkać, ale mimo wszystko jestem ciekaw, za ile tutaj będzie pani Aleksandra. Tak, słucham. Gdzie jesteś? W aucie. A, okej. Okay. Czekam na ciebie tutaj. No to już idę do ciebie. Dobrze, spóźniona. A my jesteśmy... Nie, nie było powiedziane, że trzeba. No wiem, że nie było, no. Które ja mam tak ciężką siatkę, że trochę mi to zajmie dość. To ile ty masz rzeczy? Mało. Ciężkie rzeczy. Moja siatka, widzowie, nawet z 200 gram nie waży. Dlaczego ciężka? Co tu masz? Dużo rzeczy. Dobra, robimy czek? Robimy czek. Kapcie. Okej, są świąteczne, jedna rzecz. Koszulka. Szukałem też, a nie było fioletowych. Aha, czarne były. Mam kubek, termos. No jest gwiazdki, no. Tam dużo jest takich rzeczy gwiazdkowych, bo taka okay. była kolekcja. Mam choinkę czarną, taką o. A ładna. No, fajna, nie? No, co ty tam masz? Zobaczysz. Ja pierdzielę, ile to jest? Cztery. Tu mam coś dla ciebie, bombka. Kozacka. No, to jest choinka. Ona jest czarno-złota, mi się tak rozkłada. Jest taka... Okej, okay, spoko. Mam kubeczek z reniferkami. Spoko, 7. Czarno-złoty. Ile ty masz zakupów? Home and You mnie uratował. A Home and You nie miał nic fioletowego. A ja tam nie widziałem czarnych rzeczy, bo ja tam chodziłem. Mam taką znaczy... No była na strefie świątecznej, no ale też jest z gwiazdką. No naliczamy, no. Skarpety. 9. Siatka. 10. A ładna bardzo. To jest coś, co pewnie damy Wiktorii, bo to jest kotek. No okej, okay, jest świąteczny. No jest świąteczny. I jest w większości jest czarny. Tak. 11. Ścierka świąteczna. Czekaj, ile ty wydałaś? Nie pytaj. Ja jeszcze kupując mówiłem, że kupuję taniej, żeby było to Oli film, żeby jej budżetę było polecić, a ona to zaszła. Mam ścierkę. Mam takie rzeczy, w sensie takie do... No takie na... No widzę, na no wiem, no, o co chodzi. Mam plecaczek, ale z reniferkiem jest. No tak, zaliczam. I mam takie coś. Świąteczne i czarne. No to jest czarne. No tak, ja nie mówię, że nie. Ja jestem w szoku, ile rzeczy kupiłaś. Ja też jestem w szoku. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że tyle rzeczy Dobra, znajdę. Nie wiem, ile tu jest, kilkanaście. No. No to ja ci pokażę moje. O, dyszka. Znalazłam dyszkę. To moja, bo ja musiałem wypłacić hajs, dawaj. To moja, daj, bo... znalazłam. No, wypadło mi z kieszeni, dawaj. Miałem cztery dychy. No, więc tak, ja mam papier do pakowania. Ej, ale ładny, przyda bardzo się, ładny, bo nie? Już w sumie mamy większość prezentów w domu i fajnie było już zapakować. Mam poszewkę na poduszkę. Też bardzo ładna. Wstążkę. I bombkę. I bombkę. Ciasteczka studenckie, z tym, że jakby wiem, że to są czarne i białe, no ale chodzi o pojedyncze ciasteczko, nie? Ale są czerwone. One nie są czerwone. Są... Bordowe. Gdzie ty masz bordo tutaj? To jest twoim zdaniem bordo. No to jest taki to różowo... No bo jest... ciężka będzie. Jest granica między różem a fioletem. Tak, bardzo ciężka. Mam coś takiego. Kolejną. I sznurek bardziej i gwiazdki. Fajnie. I to jest wszystko? Ej, ale ogólnie myślałam, że więcej rzeczy będzie fioletowych. Nic totalnie. Nic? Żadne lampki zapomnij. Ale wiesz co jest najlepsze? Ja większość tych rzeczy kupiłam w Home and You, bo tam są takie sekcje, nie? Że masz na przykład białe, ale ja byłem tam, czerwone, nie widziałem czarnego. Były po lewej stronie. Okej, okay, a fioletów było nie było. Wszystko, ale fioletów nie było. Było dużo więcej rzeczy, na przykład były inne bombki, były też inne ozdoby i tak dalej, no ale brałam wszystko pojedynczo. To co, wygrałam? A co wygrano w ogóle? Te ozdoby świąteczne są dla mnie. Świetnie. Nie no, miały być 200, no ale co, no, no daję sobie 200, no. Jeżeli takie odcinki, w których rywalizuję z Pawłem, wam się podobają, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał, a my widzimy się w kolejnym filmie. Pa!